Mistrzowskim, czy jeśli byś tę walkę przegrał, to cię zepchnie z fotela pretendenta do pasa mistrzowskiego? Tak, wygrałem już z nim w UK, więc myślę, że jak najbardziej mi się należy, ale nie czułbym się jakoś super zajebiście przegrywając z nim i potem miałem walkę o pas. No nie czułbym się z tym zbyt dobrze, ale mimo wszystko, no tak jak powiedziałem, no walka jak najbardziej mi się wydaje, że mi się należy. W ogóle ten pas, bardzo mi na nim zależy i fajnie by było, jakby do tej walki doszło. Mhm. Powiedz mi, Amadeuszu, bo Adrian trenuje między innymi z Anzorem Ażijewem. Super. Takie nazwisko naprawdę budzi respekt. Pytanie, czy w jakiś sposób cię to deprymuje, wiedząc, no, że pracuje tak naprawdę jednym z najlepszych. To zależy, wiesz, jeśli chodzi o MMA, no to na pewno pracuje z jednym z najlepszych swego czasu tam w Polsce, jeśli chodzi o to, jego karierę w KSW, ale ja też pracuję z bardzo dobrymi fachowcami. Na przykład mój główny trener jest zapaśnikiem, był tam mistrzem Polski, mistrzem Europy i to w takich najbardziej szanujących się, nie federacjach, tylko nie organizacjach. Chodzi mi o te grupy, które robią zawody w zapasach. Chodził do klasy z trenerem głównym. Trenerem Ankosu, są kolegami, wiesz, to jest ta sama szkoła, także naprawdę mam bardzo dobrą szkołę, ma Czarni Słupsk, zapraszam wszystkich ze Słupska na treningi. Skoro ja się tam mnóstwo nauczyłem, to myślę, że i oni dadzą radę. Okej. Jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie do ciebie, bo przeciwnik na konferencji wspominał o tym, że w ramach przygotowań do walki z tobą chciał wziąć udział w zawodach amatorskiej ligi MMA. Dokładnie tak. Ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie doszło, bo musiałem przyjechać na nagrywki, a po nagrywkach od razu była konferencja, jakoś dzień czy dwa później. Do trailera były nagrywki, nie? I pytanie do ciebie, jak oceniałbyś jego szanse w zestawieniu z innymi adeptami MMA z naszego kraju? No w końcu doskonale go znasz, wiesz co potrafi. Jak oceniasz go w zestawieniu z... Ale nie znam jego przeciwników, nie wiem, co by tam pokazał. W sumie mnie tylko interesuje, co pokaże za 10 dni. Okej. A ty uważasz, że mógłbyś z nimi powalczyć? To zależy z kim, wiesz, jakby mi dali takiego, powiedzmy, Huberta Lotte, co tam ileś tam lat poświęcił, jest najlepszym motorem w Polsce, no to logiczne jest, że prawdopodobnie bym przegrał. Ale jakbym dostał jakiegoś tam normalnego motora, co ćwiczy 2-3 lata, to różnie się, wiesz, to ja nie wiem, z kim bym tam wyszedł tak naprawdę, nie? Ja bym pojechał po prostu, bo miałem, to było chyba 8 czy 9, 8 to chyba było, nie jestem pewny, naprawdę, tak mi się wydaje, miałem po prostu jechać, sprawdzić się, bo chciałem wyjść, po prostu miał być sprawdzony przed nim, nie? Zobaczyć, jak to jest, nie na sparingu, tylko już na żywioł, nie? Na żywioł, no to jest zupełnie inny poziom.